uczysz się języka angielskiego od długich lat lub też jesteś zupełnie nowy w te klocki. Przed nami 10 wyrażeń, które z pewnością przydadzą Ci się w życiu codziennym, a być może, no właśnie, przetestujmy się, czy znasz te wyrażenia. Proste wyrażenia, mega przydatne, ale często sprawiające nam trudności. Dzisiaj 10 najpraktyczniejszych zwrotów, jak to powiedzieć po angielsku. Zaczynamy od spraw najważniejszych, najbardziej podstawowych i elementarnych. No bez tego, słuchajcie, no nie ma żyć. No panie premierze, jak tu żyć? Jak ktoś w ubikacji jest i ktoś inny się dobija i chcesz powiedzieć zajęte, no to jak to powiedzieć po angielsku? Można to powiedzieć na kilka różnych sposobów. Można powiedzieć leave me alone, czyli zostaw mnie w świętym spokoju, albo można powiedzieć coś innego. Można powiedzieć occupied. Occupied skojarzcie sobie z okupantem. Jeżeli ubikacja jest już okupowana przez okupanta, to okupant musi powiedzieć occupied i wtedy da znać obcemu tutaj, słuchajcie, najeźdźcy, że trzeba poczekać albo iść gdzieś indziej. Occupied. Podwójne C, zwróćcie uwagę, tak jak CC. Jak powiedzieć smacznego po angielsku? To też się przydaje, jeżeli jesteśmy w towarzystwie. Fajnie byłoby powiedzieć, właśnie wykazać się dobrymi manierami. I teraz smacznego, jest to chyba takie jedno z najczęściej tak jakby no, używanych sformułowań przy stole. Jak to powiedzieć? Znowuż, jest kilka różnych sposobów. Anglicy na przykład zapożyczyli od Francuzów bon appétit, ale można to powiedzieć jeszcze łatwiej. Można powiedzieć enjoy your meal, albo najłatwiej po prostu enjoy. Enjoy, czyli smacznego, niech Ci smakuje. Enjoy. Pamiętajcie, że w języku angielskim, jak zawsze, jak w każdym języku, można jedną rzecz powiedzieć na kilka różnych sposobów. To, co ja Wam tutaj pokazuję, no to są chyba najłatwiejsze, najprostsze sposoby, dobra? Z góry dziękuję. No to już słuchajcie, słynne z góry dziękuję, które się pojawiło w różnych polskich kabaretach. Dlaczego? Dlatego, że góra to oczywiście mountain, ale słowa się nie tłumaczą bezpośrednio z języka polskiego na angielski i z angielskiego na polski. Tłumaczymy całe wyrażenie. Dlatego nie powiemy thank you from the top of the mountain, tylko powiemy thank you in advance, co oznacza dziękuję z wyprzedzeniem. Ja już teraz dziękuję za tą przysługę, o którą proszę. Jak powiedzieć po angielsku? Nie chce mi się. Słuchajcie, to jest fajne wyrażenie, warto znać. I can't be bothered. I can't be bothered. Uwaga, poprawna wymowa to będzie k, długie a, and, I can't, takie gardłowe a. Jak tak jakby, obniżam dół języka, tak jakby tam mi doktor zaglądał i sprawdzał migdałki. A, can't, I can't. Tak przez nohal prawie, I can't. A niepoprawna forma będzie I can't, I can't, I can't, I can't. Ok? Więc tak nie mówimy I can't, tylko I can't, I can't, I can't be bothered. Bo, no bo, third, bothered. I can't be bothered. No nie chce mi się. Żeby mi się tak chciało, jak mi się nie chce. I can't be bothered. Życz mi powodzenia, to będzie życzyć, czyli wish. I można po prostu powiedzieć wish me luck. Luck, czyli szczęście, nie? Wish me luck. Wish me luck. Życz mi powodzenia. Jak powiedzieć po angielsku mam prośbę? Pewnie, że ważne. Co my nie mamy prośby? Mamy często prośbę. Uwaga, bardzo dobrze, że o to poprosiliście, ponieważ jest to zupełnie odmienne od polskiego wyrażenia. W języku polskim powiemy mam prośbę, w języku angielskim będzie to pytanie i będzie dość długie. Będzie tak, can I ask you for a favor? Czy mogę Cię prosić o przysługę? Tak to się powie po angielsku. Can I ask you for a favor? Can I ask you for a favor? Can I ask you for a favor? Czy mogę Cię prosić o przysługę? Mam prośbę. Bywało lepiej, jak to powiedzieć po angielsku, bywało lepiej. W jakim kontekście nam to się pojawi? Ktoś pyta, jak się masz? Hi, how are you? Jak tam? A Ty chcesz powiedzieć, zamiast mówić to angielskie takie oh, I'm fine, thank you, jak wcale nie jest fine, no to nie musimy powiedzieć fine, możemy powiedzieć bywało lepiej. Uwaga, ponieważ jest to język potoczny, to my sobie to wszystko poskracamy ładnie i powiemy could be better. I teraz tak, pomimo tego, że bywało, to byśmy dosłownie przetłumaczyli jako it has been better, to tak to nie funkcjonuje w języku angielskim. Pamiętacie, tłumaczymy całe wyrażenia, a nie słowo po słowie. Więc tak samo będzie i tutaj. Anglik nie powie bywało lepiej, Anglik powie mógłby być lepiej. Could be better. Ja nazywam się Aleksandra Laird. Wielka wdzięczność dla Ciebie za to, że chciało Ci się dzisiaj przyjść i zrobić coś dla siebie, nauczyć się tych mega praktycznych wyrażeń w języku angielskim. Ściskam, pozdrawiam, miejcie się dobrze, do zobaczenia.